Widziałem już ten znak. Pod odlewnią był stary wojskowy bunkier. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian na ścianach miejskich budynków. Tyle, że ze strzykawką zamiast miecza. Projekt Valhalla. V jak Walkiria. V jak Valhalla. Zaczęło to przypominać szaloną teorię spiskową. Uwaga personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Pozostawał tajemnicą, jak wszystko inne w tej sprawie. Uwaga personel, uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. W chwili śmierci korzystał z komputera, zginął na stanowisku pracy, a jego kod widniał na ekranie. 665, bliski sąsiad bestii. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.
Uwaga personel! Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Ej, tutaj! Proszę udać się natychmiast do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Nic nie zrobiłem! Wypuść mnie! Hej, tutaj! Hej! Wypuść mnie stąd! Nic nie zrobiłem! Dzięki. Już myślałem, że tam zginę. Musisz mnie przeprowadzić przez komorę odkażania. Zwariowałeś? Mowy nie ma! To wszystko zaraz wyleci w powietrze! Albo to zrobisz, albo wrócisz do celi. Wybieraj. Dobrze, dobrze, zrobię to. Zrobię! Nie chcę tu zginąć! Uwaga personel! Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się na najbliższe wyjść ewakuacyjne. Uwaga personel! Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Proszę udać się na najbliższe wyjść ewakuacyjne. Ściśle tajne. Projekt Valhalla. Armia Stanów Zjednoczonych. Sieć. Yggdrasil. Valhalla to według mitologii nordyckiej niebiańskie miejsce, do którego trafiali po śmierci najwięksi wojownicy, aby ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle, a ich rany cudownym sposobem natychmiast się goiły. Walkirie to służki boga Odyna, które zanosiły do Valhalli duszę najodważniejszych wikingów. Rok 1991. Celem badań jest stworzenie substancji chemicznej, która ma zwiększyć wytrzymałość i morale piechoty. Rok 1995. Wyniki niezadowalające. Projekt anulowano. Ktoś postanowił kontynuować ten chory eksperyment bez zgody rządu. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona wydana przez szefa projektu.
Test polowy, podwoić dawkę wszystkim obiektom, obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejskim. Terenem tym był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano 3 lata temu. Gdy już sądzisz, że przeżyłeś największy horror, sytuacja się pogarsza. Jak mogłem uciszyć ten wewnętrzny głosik mówiący mi, że powinienem się cieszyć, że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę? Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. Kobiety na obcasach już tutaj nie było. Nie miałem więc czego szukać. Bunkier czekał na zagładę. Ten sam obraz. Szalony morderca o zielonych oczach stojący za plecami. Niczym urzeczywistniony koszmar. Szaleńcy, którzy zabili moją rodzinę, byli królikami doświadczalnymi projektu Valhalla. Wystarczyło iść śladem trupów. Wszystko wskazywało na nią. Na pannę Walkirię. Odlewnia zamieniła się w ogniste piekło, a wszystkie ślady poszły z dymem. Zgubiłem trop i chyba 1 000 000 lat nie spałem. Zaczynałem przypominać szkielet. Przy życiu utrzymywały mnie tygodniowe pączki. Były paliwem, które rozpalało szalony piec w moim umyśle. Nie pamiętałem, kiedy ostatnio widziałem słońce. Ciągle pracowałem na nocnej zmianie. Gdy zapadał zmrok, Nowy Jork przestawał przypominać miasto z piosenki Sinatry. Źle się działo nocą na ulicach mrocznego Nowego Jorku. Siedziałem w całodobowej knajpie, wlewając w siebie litry kawy, gdy dzięki wiadomości od Bibi znów znalazłem trop. Co do diabła stało się na Roscoe's Creek? Max! Teraz mają mnie na celowniku, musimy o tym pogadać, ustalić jakiś plan działania. O 2:30 w garażu QR Communication. Im dłużej myślałem o śmierci Alexa, tym bardziej wyglądało to na zdradę. Mogłem się domyślić. Bibi mnie sprzedał, a teraz chciał dokończyć robotę. Garaż wyglądał na wymarły. Bibi przyszedł w szytym na miarę garniturze, ze złotym zegarkiem i spinkami do mankietów. Gliniarza zwykle nie stać na coś takiego. Maksiu! Aż ociekał słodyczą, był winny jak diabli. Co właściwie oznacza Bibi? Bezwzględne bydle. No już, nie bądź taki, zapal sobie cygaro. Nie palę. Max, nawet nie masz pojęcia, w jak wielkie gówno wdepnąłeś. Ogromne, nie masz pojęcia. Chyba jednak jesteś sprzedajnym gliną, który wystawił swojego partnera. Tak samo jak tych bandziorów w metrze. Założę się, że z Alexem było tak samo. Traktowałeś to jak osobistą zemstę. Nie wygrasz tego, Max. Nie, ale mogę się upewnić, że ty też nie. Bibi okazał się kolejnym wrednym typem.
skorumpowany glina, tchórzliwy tak, że wolał nasłać na mnie swoich zbirów, aby wykonali mokrą robotę za niego.